Hejka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Ostatnio mieliśmy kontynuację pokojowych rządów króla Mieszka II Wielkiego. Dokonał on obniżenia wysokich podatków nałożonych na grody, wyruszył na kolejne wielkie łowy, jednak niestety cały czas rosła frustracja naszego króla z tego powodu, że wciąż nie mógł doczekać się syna. Zmarła siostra Mieszka II, Jadwiga. No i cóż, była to małżonka księcia Przemysława Mazowieckiego. No miejmy nadzieję, że cały czas będziemy mieli jego lojalność, ponieważ jest on nie tylko naszym dyplomatą, ale także wychowuje naszą jedyną córkę. Raz jeszcze poprawiliśmy relacje z naszym podstępnym krewniakiem, a więc księciem śląskim Gottfriedem. Tak więc wysyłamy księcia Przemysława na kolejną misję, tym razem do Szczecina, aby poprawił nasze relacje z księciem Siemowitem. No a mamy ku temu powody, ponieważ Siemowit w tej chwili knuje przeciwko nam i jego frakcja chciałaby wprowadzić właśnie sukcesję elekcyjną na terytorium Pomorza. Jednak jego sojusznicy są raczej słabi i nie byliby w stanie na tą chwilę nam zagrozić. No jednak tak na wszelki wypadek spróbujmy ułożyć się z tym wasalem. Mamy kolejny najazd wikingów. Jednak połączone siły drużyny królewskiej i księcia Beligradu zdołały pokonać najeźdźców. A nasi biskupi nawrócili ostatnią prawosławną prowincję, a więc Rostock. Okej, tak więc mamy kolejny, raczej spokojny rok i myślę, że nasz władca zdecyduje się wyprawić kolejną ucztę. Tak aby nie tylko poprawić relacje z wasalami, ale także po to, aby móc opychać się jedzeniem i zapijać to wszystko trunkami. A to jest jedna z ulubionych przyjemności naszego króla. Tak więc przygotowania rozpoczęte. Niestety raz jeszcze zabrakło nam mięsa z dzika i raz jeszcze musimy wysłać kogoś, aby go upolował. Tak więc tak jak ostatnio możemy zlecić to naszemu wojewodzie, zrobić to samemu albo zmusić do tego chłopstwo. I tak jak ostatnio, nasz pracowity król dokona tego osobiście. Tuż przed twarzą Mieszka nagle buchnął płomień i nasz król poczuł, że jego włosy zaczynały cofać się w wyniku temperatury. Połykacz ognia był troszkę zbyt nieostrożny jak na gust naszego władcy, jednak cała ich trupa zrobiła na nim bardzo duże wrażenie. No i cóż, myślę, że skorzystamy z ich usług, tak aby zabawili naszych gości podczas uczty. No a nasz władca z sukcesem upolował dzika, no i całe szczęście raz jeszcze obyło się bez ran. Przed nami decyzja, ile mamy wydać na potrawy i trunki. No i oczywiście nasz żarłoczny władca zastawi nasze stoły tak, aby się uginały. I nie będziemy szczędzić tutaj złota. Tak więc przygotowania zakończone i zaproszenia rozesłane. No i wkrótce potem nasi goście przybywają w komplecie do Gniezna. Jeden z naszych pomniejszych gości, a więc starosta Lipska, pochwalił naszego władcę, komplementując smak podanych potraw. No i świetnie, poprawiliśmy nieco nasze relacje. No a nasz władca znalazł kolejnego przyjaciela. Jest to jednak także pomniejszy wasal, a nie jeden z naszych potężnych książąt. Inny spośród naszych pomniejszych wasali wyzwał jednego z naszych gości na pojedynek. No i zrobił on to tak szybko, że nasz władca nie zdołał tutaj zainterweniować. Obydwoje wyszli na zewnątrz i starosta Wracisław niestety zabił jednego z naszych gości. Tak więc możemy zareagować tutaj negatywnie, możemy też pochwalić Wracisława, bądź też zignorować tą sprawę. No i cóż, Mieszko na pewno nie jest zadowolony z tego, że przelano krew podczas wyprawionej przez niego uczty. Z drugiej jednak strony nie ma on w zwyczaju unosić się gniewem, dlatego też wybierzemy tutaj raczej neutralną opcję numer 3. Nasz skarbnik, a więc książę Miśni Siemomysł, zauważył, że jeden z naszych biskupów straszliwie się upił.
No i kiedy nasz książę starał się przekonać biskupa, aby przestał pić, no to ten niestety zwrócił zawartość swego żołądka na buty Siemomysła. No tak więc tutaj nieco psują się nasze relacje z tym biskupem. A z kolei inny z naszych pomniejszych wasali całkowicie odmówił picia wina. No a nie wypada czegoś takiego robić, kiedy gospodarzem jest król i w jego imieniu wznoszone są toasty. No tak więc także i w tym przypadku pogorszyły się nasze relacje. Przyszedł czas w końcu na występ połykaczy ognia. No i chociaż wiele brwi i brud zostało lekko przypalonych, to połykacze ognia zrobili na naszych gościach olbrzymie wrażenie. No i świetnie, poprawiamy jeszcze raz nasze relacje z wszystkimi gośćmi, w szczególności z księciem Kujaw Miłoszem. Tak więc pomimo tych kilku zgrzytów, wielka uczta ostatecznie kończy się sukcesem. No i cóż, po tych kilku latach pokoju zdołaliśmy uzbierać bardzo dużo złota. Nasze grody są już niemal całkowicie rozbudowane i dlatego wybudujemy jeszcze jeden całkowicie nowy gród. Decyduje się tutaj na ziemię poznańską, która nie jest aż tak mocno rozwinięta. I zbudujemy tutaj bardzo olbrzymim kosztem gród warowny. A, no i chyba już niestety wiem, dlaczego Mieszko II nie może doczekać się syna. A powodem jest złożenie przez jego małżonkę, królową Elżbietę, ślubu w czystości. A, tak więc no cóż, jest to bardzo pobożne postanowienie. Jednak niestety cierpi na tym pożycie małżeńskie naszej królewskiej pary i drastycznie spada prawdopodobieństwo spłodzenia kolejnych potomków. Ach, no niedobrze. W Krakowie umiera szwagier naszego władcy, a więc książę Jarosław II. No nie wiem, czy Mieszko będzie go opłakiwał, ponieważ wasal ten kilkukrotnie knuł przeciwko Mieszkowi, no i zastępuje go jego najstarszy syn, a więc Janko II. Pewnego późnego wieczora na Mieszka wpadła nagle niezwykle urodziwa dziewka. Nasz król opróżnił kilka kubków wina, i w tej chwili w jego głowie toczy się wewnętrzny konflikt. Czy powinien poddać się on pokusie i zabawić się z tą jakże kuszącą dziewką? Czy też może przypomnieć sobie o przysiędze małżeńskiej i dotrzymaniu wierności? Ach, no cóż, nasz władca jest człowiekiem serdecznym i zadowolonym. Z drugiej jednak strony zapewne bardzo mocno rośnie jego frustracja z tego powodu, że nie posiada syna. A królowa Elżbieta z powodu swych ślubów czystości przestała ostatnio odwiedzać królewskie łoże. No, kolejnym argumentem jest tutaj także żarłoczność naszego władcy. No na pewno lubi on przyjemności życia. I dlatego decyduje się tutaj jednak na opcję numer 1. No i cóż, w wyniku tego jednorazowego skoku w bok charakter naszego władcy uległ zmianie, ponieważ stał się on człowiekiem lubieżnym. Na pewno ucierpi na tym jego pobożność, z drugiej jednak strony stanie się on człowiekiem chutliwym i dlatego wzrośnie prawdopodobieństwo spłodzenia przez niego potomka. Mamy tutaj wojnę domową w Małopolsce, gdzie książę Janko II musi oprzeć się buntowi swego sandomierskiego wasala, wspierającego roszczenia jego brata do tytułu książęcego. Ach, no i Mieszko niestety nie czuje się zbyt dobrze i zachorował. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. No i dzięki Bogu było to chyba tylko niegroźne przeziębienie. Nasz władca powraca do zdrowia. A mamy tutaj znowu panoszących się po wybrzeżu Wikingów. Jednak ogólnie ostatnie lata upłynęły pod znakiem pokoju. Jesteśmy już chyba na tyle silni i mamy na tyle stabilną sytuację, aby nasz król wyruszył na pewną ograniczoną wojnę. No a jak pamiętacie, Mieszko utworzył tytuł księcia Czech. Tak więc moglibyśmy się upomnieć o ziemie, które de jure należą do tego tytułu. Moglibyśmy więc wyruszyć na wojnę albo przeciwko Bawarii,
albo przeciwko państwu wielkomorawskiemu. No i nasz król decyduje się tutaj na słabszego przeciwnika, a więc na króla Wielkich Moraw, Alberta Sprawiedliwego. Ponieważ jest on przedstawicielem rodu Karolingów, to posiada bardzo potężnych krewniaków i sojuszników na wielu europejskich tronach. Jednak najwyraźniej w tej chwili wszyscy ci Karolingowie uwikłani są w jakąś dynastyczną wojnę na Wyspach Brytyjskich i władca Wielkich Moraw nie mógłby liczyć na ich wsparcie. Dlatego też wypowiadamy wojnę o prowincję Bolesław. Tak więc zbieramy nasze wojska i wysyłamy je bezpośrednio do Bolesława. Do prowadzącego oblężenie króla docierają wysłannicy jego małżonki, królowej Elżbiety. Ponieważ wykryła ona spisek niejakiej Dobroniegi, no i co gorsza, jest to spisek na życie naszego władcy. A, no tak, Dobroniega jest małżonką naszego krewniaka, a więc Fryderyka Piasta, który, jak pamiętacie, jest pierwszy w kolejce do tytułu króla Pomorza. No i najwyraźniej jego małżonka wprost nie może się doczekać, aby stać się królową. Ach. No i cóż, ponieważ jest to wasal naszego wasala, ponieważ Fryderyk podlega księciu śląskiemu i z tego powodu nie możemy uwięzić tej kobiety. Dlatego też wykorzystajmy tutaj talenty dyplomatyczne naszego władcy, tak aby bez użycia przemocy odwieźć Dobroniegę od jej planów. No i świetnie, kombinacja naszych argumentów i gruźb spowodowała, że Dobroniega porzuciła swój spisek na życie naszego króla. Cały czas trwa oblężenie, a na Łużyce dociera armia morawska. Jest ona jednak bardzo mała i liczy niecałe 2,5 tysiąca wojów. Okej, pierwszy z grodów zdobyty. I ukończono właśnie budowę kolejnego grodu w Poznaniu. Nie jesteśmy jednak w stanie zarządzać aż tak rozległą domeną, dlatego też przekażemy ten gród jednemu z naszych pomniejszych wasali. Możemy także rozwinąć technologie ekonomiczne i myślę, że skupimy się tutaj na infrastrukturze grodów warownych. Dzięki temu zyskamy dostęp do dużo bardziej zaawansowanych i wyspecjalizowanych oddziałów wojskowych. Okej, dwa grody przeciwnika zdobyte, tak więc spróbujmy pokonać ich armię. Co my tu mamy? Bitwa ta pokazała prawdziwą determinację naszego władcy, który stał się człowiekiem odważnym. No i świetnie. Docierają do nas posłańcy z Gniezna, ponieważ królowa Elżbieta okazuje się, że raz jeszcze jest w ciąży. Ale troszkę to podejrzana sprawa, bo przecież nasz król już od kilka miesięcy cały czas prowadzi kampanię na Morawach. No i dosłownie następnego dnia przybywają do nas kolejni posłańcy, niestety ze złymi wieściami, ponieważ królowa Elżbieta zmarła w wieku 33 lat z powodu słabego zdrowia. No a my pokonaliśmy całkowicie armię Wielkomorawian. W Małopolsce książę Janko II poradził sobie z rebelią i uwięził swego brata. No i nasz przeciwnik, król Albert Sprawiedliwy, pogodził się już z porażką i proponuje nam pokój, na mocy którego zrzeknie się prowincji Bolesław. No i świetnie, przystaniemy na te warunki. Tak więc mamy tutaj nowego wasala, a więc niejakiego Bogusława, który, co ciekawe, jest przedstawicielem starożytnej dynastii Mojmiridów. A był to ród, który założył państwo wielkomorawskie. No i po śmierci naszej małżonki musimy wybrać nowego mistrza szpiegów. A najbardziej utalentowany, jeśli chodzi o intrygi, jest tutaj nasz krewniak, książę śląski Gottfried. A jednak jest on bardzo podstępnym człowiekiem i nie mamy do niego na pewno zaufania. Dlatego też zdecydujemy się tutaj na starostę Czarkowa, niejakiego Jarosława.
Mamy także zmianę władzy na Kujawach, gdzie zmarł książę Miłosz, przekazując władzę swemu 2-letniemu synowi Stanisławowi. No i cóż, minęło już nieco czasu od śmierci królowej Elżbiety, a nasz władca cały czas marzy o posiadaniu syna. Dlatego też zastanawia się on już nad kolejnym małżeństwem. No jednak tym razem na europejskich dworach nie ma zbyt wielu odpowiednich kandydatek i dlatego nasz władca decyduje się po prostu zaprosić na dwór w Gnieźnie kilka kobiet z pomniejszych polskich rodów, tak aby wybrać sobie odpowiednią małżonkę. No i decyduje się on tutaj na niejaką Nadzieję z Turnowa. Ma ona 17 lat. Podobnie jak Mieszko jest kobietą serdeczną, no choć w przeciwieństwie do niego jest leniwa i tchórzliwa. No jednak cecha charakteru, która chyba najbardziej przypadła naszemu władcy do gustu, to hedonizm młodej nadziei. I ta jej cecha charakteru, w połączeniu z lubieżnością naszego króla Mieszka, powinna spowodować, że nasza nowa królewska para powinna wkrótce posiadać mnóstwo dzieci. A to na tę chwilę jest głównym marzeniem i celem naszego króla. No i stracimy tutaj oczywiście dość sporo prestiżu z tego powodu, że nasz król bierze ślub z nisko urodzoną kobietą. Dlatego też nie zbierzemy podatku, aby odzyskać nieco tego utraconego prestiżu. No i cóż, tak więc, czy nasz król doczeka się w końcu syna i następcy? Zobaczymy dopiero w kolejnych odcinkach. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne epizody już wkrótce.